Zastanawiam się, czy masz jakieś tipy, jakie akcje kupić. Dla wszystkich studentów tutaj, bo wiesz, wszyscy próbujemy zarobić na życie. Nie wiedziałem, że myślą o tym studenci Georgetown. Najlepszą inwestycją, jaką zrobiłem, było kupno książki mojego kolegi Bena Grahama w 1949 roku. Tytuł tej książki to Inteligentny Inwestor. Nie pamiętam, ile za nią zapłaciłem, ale poza tym, ile zapłaciłem za moje dwa świadectwa małżeństwa, to była najlepsza inwestycja, jaką zrobiłem w życiu. Bardzo ważne jest, aby mieć dobre podstawy. Do inwestowania potrzebujesz odpowiedniego podejścia, które jest skuteczne. Podejście Grahama jest proste. Niektórzy ludzie przyjmują to podejście. Ja zrobiłem to natychmiastowo, natomiast większość nie daje rady. Jeśli masz wyrobioną filozofię inwestowania, będziesz znajdował okazję przez kolejne 20, 30, 40 i 50 lat. Prawdę mówiąc, najpewniej odnajdziesz je w okresach paniki. Na przykład takiej, jaką mieliśmy 5 lat temu. Wtedy akcje sprzedawane są po śmiesznych cenach. Od czasu do czasu większość spółek sprzedawana jest po śmiesznych pieniądzach. Wtedy nie potrzeba wysokiego IQ, aby stwierdzić, że te akcje są tanie. Potrzeba jednak siły charakteru, aby wejść w inwestycje, aby podjąć działanie. Mówię ludziom, że jeśli wchodzą w biznes inwestycyjny i mają IQ 160, sprzedajcie 30 punktów komuś innemu, bo nie potrzebujecie aż tyle. Ja zorientowałem się już dawno temu. Na szczęście dla mnie, w tym biznesie nie musisz być mądry, ale musisz posiadać odpowiednie cechy charakteru. Musisz też umieć zignorować, co inni ludzie mówią i po prostu patrzeć na fakty, aby móc ocenić, czy ta spółka, którą sprzedają za X, jest warta 2X. Czasami znajdziesz takie spółki, a jeśli ich nie znajdziesz, po prostu nie rób nic, czekaj. To mój ogólny tip odnośnie akcji. Żadnych nazw spółek.